Payday to gra, w której naszym zadaniem jest zebranie jak największej gotówki poprzez sprytne kupowanie i sprzedawanie towarów po jak najlepszych cenach. W tym materiale pokażę, jak przygotować i jak grać w grę Payday. Strategię wygranej pozostawiam już Wam. Połóżcie planszę na środku stołu tak, aby każdy miał do niej dobry dostęp. Ustawcie wybrane pionki na pierwszym polu. Wybierzcie bankiera, który zostawi na ostatnim polu banknot o nominale 1000. Następnie tasujemy 3 talie, a z talii okazji losujemy jedną kartę i podkładamy ją pod pole wyprzedaży garażowej. Z talii okazji każdy z graczy dobiera jedną kartę i kładzie ją awersem przed sobą. Na koniec wybierzcie, ile miesięcy chcecie grać, przy czym miesiąc to przejście graczy całej planszy. Na początek polecam 2 takie przejścia, zajmą wam około 1 godziny. Payday wygra gracz z największą liczbą gotówki na koniec, a zaczyna ją najmłodszy gracz. Sama rozgrywka jest prosta. Pierwszy gracz musi rzucić kostką numeryczną, przesunąć się dokładnie o wskazaną liczbę pól i wykonać polecenie z pola, gdzie się zatrzymał. Dodatkowo za kwotę 100 może rzucić specjalną kostką, ale nie jest to obowiązkowe. Po rozpatrzeniu działania z dodatkowej kostki i pola, na którym się zatrzymaliśmy, przekazujemy kostki kolejnemu graczowi. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym polom, rozpoczynając od najważniejszego, czyli pola okazji. Kiedy na nim staniemy, dobieramy jedną kartę okazji, tak by inni gracze nie widzieli, co na niej się znajduje. Karty okazji dzielą się na 2 rodzaje. Okazję zwyczajną i okazję aukcyjną. Okazję zwyczajną, jeśli chcesz, musisz kupić po cenie minimalnej wskazanej na karcie. Jeśli nie chcesz jej kupić, musisz ją wystawić na aukcję, mówiąc na głos cenę wywoławczą, która jest minimalną ceną danej karty. Następnie każdy z graczy, jeśli chce, podbija cenę minimalnie o 10. Kiedy wszyscy spasują, wygrywa gracz, który da największą cenę za kartę. Wtedy kładzie ją przed sobą awersem i wpłaca pieniądze do banku. Drugi rodzaj okazji to karta okazji aukcyjnej. Jeśli na nią trafisz, musisz wystawić ją na aukcję jak zwykłą kartę, z tą różnicą, że możesz podać jako cenę wyjściową cenę wyższą niż minimalna cena na karcie. Dalej licytacja przebiega już we wcześniej opisany sposób. Ale po co kupujemy te karty? Po to, by sprzedać je z zyskiem. Możemy sprzedać jedną z posiadanych, wchodząc na pole kupiec, wtedy sprzedajemy ją za nadrukowaną cenę sprzedaży, pobierając pieniądze z banku. Jeśli posiadasz kartę nadwyżki, o której za chwilę powiem, możesz dołączyć ją do sprzedaży i uzyskać jeszcze większą kwotę. No właśnie, karta nadwyżki to jedna z 3 typów kart, jaką możemy pozyskać stając na polu poczta. Dobieramy wtedy kartę nadwyżki, o której już wiecie, rachunek, który musimy zapłacić, kiedy dojdziemy do końca miesiąca, i ubezpieczenie, którą możemy odrzucić, kiedy dojdziemy do końca miesiąca, która anuluje konkretne rachunki. Następne pole to wydarzenie. Tu prosto dobieramy kartę i wypełniamy polecenie. Pamiętajcie, że jeśli brakuje Wam gotówki, możecie ją oczywiście pożyczyć, zapisując w specjalnym notesie. Kwota jednorazowej pożyczki to 1000. Odsetki płacicie, dochodząc do pola Payday, a te wynoszą 10% pożyczonej kwoty. Możecie oczywiście też spłacić całą pożyczkę. Pożyczać natomiast nie możecie, kiedy jeden z graczy wejdzie na pole loteria. Wtedy bankier kładzie na stole 1000 z banku, gracze, którzy chcą wejść po 100, wybierają numer na kostce, nigdy ten sam, i rzucamy. Jeśli wypadnie obstawiona przez kogoś liczba, ten zgarnia całą kwotę. Jeśli nikt nie wygra, na drugie otwarcie wchodzą ci, co dorzucą do puli po 200. Reszta wygląda tak samo jak za pierwszym razem. Kolejne pola to 100 lat, gdzie otrzymujesz 100 z okazji urodzin, wyprzedaż garażowa, gdzie rzucasz kostką i płacisz tyle, ile wypadnie, by zabrać kartę pod polem, po czym losujesz nową kartę i umieszczasz ją pod wyprzedażą. Oszczędności, gdzie każdy gracz musi się cofnąć o jedno pole i w tym momencie spełnić polecenie pola, na którym jest. I ostatnie pole, jackpot, na którym ląduje sporo gotówki w trakcie gry, jest opróżniane, gdy jeden z graczy wyrzuci na kostce 6. No to znacie już zasady, pora szybko wytłumaczyć Wam działanie drugiej kostki. Jeśli zapłacicie 100 na pole jackpot, możecie nią rzucić i macie kilka opcji. Możecie sprzedać jedną ze swoich kart okazji, dobrać jedną okazję i postąpić tak, jakbyś był na polu okazja. Możesz przesunąć się o 3 pola, czy przerzucić kostkę numeryczną. To już wiecie wszystko, pora kończyć miesiąc lub grę. Jeśli kończycie miesiąc, zatrzymujecie się na polu Payday, pobieracie 800 z banku, opłacacie rachunki i spłacacie 10% Waszych zobowiązań. Spłacamy, jeśli chcemy, pożyczkę w całości lub części i przesuwamy pionek na pole Start. Jeśli to ostatni miesiąc, postępujemy tak samo jak pod koniec miesiąca, plus odstawiamy pionek z planszy, odkładamy wszystkie karty i czekamy na resztę graczy. Grę Payday wygrywa gracz, który zgromadzi najwięcej gotówki. Teraz znacie już komplet zasad. Grajcie, gromadźcie majątek i bawcie się. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.